Popołudnie i wieczór z wielką koszykówką we Wrocławiu. Wspólny plan Śląska i PGE Turowa zakończył się sukcesem, bowiem na trybunach zasiadło wielu kibiców basketu. Wczesnym popołudniem Śląsk zagrał ze Stalą Ostrów. Tym razem obie drużyny rywalizowały ze sobą o punkty na zapleczu Ekstraklasy. Rok do roku historia starć obu drużyn jest coraz bogatsza. Przed laty emocjonowaliśmy się meczami w Ekstraklasie i w Pucharze Polski, w poprzednim sezonie w drugiej lidze i Pucharze Polskiego Związku Koszykówki, a tym razem na pierwszoligowym froncie. Mecz był mniej zacięty niż można było się spodziewać. Śląsk okazał się drużyną zdecydowanie lepszą. Tym większe słowa uznania należą się zespołowi Tomasza Jankowskiego, że zagrał w nowej dla siebie hali. Już po pierwszej kwarcie gospodarze prowadzili 23-14, do przerwy mieli 8 punktów przewagi. W drugich 20 minutach dołożyli kolejną cegiełkę do zwycięstwa, ostatecznie triumfując pewnie i przekonująco. Najwięcej punktów dla Śląska po 17 zdobyli Paweł Kikowski oraz Marcin Fliger. Wrocławianie pokonali lidera i awansowali na drugie miejsce zaplecze Ekstraklasy. Po meczu Śląska ze Stalą w orbicie można było zobaczyć w akcji koszykarzy jednego z czołowych zespołów Europy, Chimek Moskwa. Rosyjska drużyna po zaciętym spotkaniu pokonała PGE Turów z Zgorzelec 86-79. Pojedynek rozegrano w ramach Zjednoczonej Ligi VTB. Najwięcej punktów dla Zgorzelczan, 23, zdobył Michał Chyliński.